Podobno każdy malarz, który chce być szanowany w swoim środowisku, musi namalować Piłata w scenie wydania Jezusa na śmierć i umycia rąk. Piłat to jedna z kluczowych i tragicznych postaci Niedzieli Palmowej. Tamtego dnia podjął decyzję, która zaważyła na losach świata. Trudno powiedzieć, czy w tamtym momencie zdawał sobie z tego sprawę. To była zła decyzja. Podobno Piłat nie chciał wydać Jezusa na śmierć. Był pod presją. Z jednej strony tłum i zwierzchnicy, z drugiej jego żona nie miała nic do czynienia z tym sprawiedliwym, napisała do niego w liściku. Na dodatek głęboko w duszy czuł, że Jezus nie był kryminalistą. Tych przecież widział w życiu nieraz. Kto wie, może nawet gdyby spotkał Jezusa w innych okolicznościach, Jezus intrygował go przecież swoją mądrością. Można powiedzieć, że ten kontrowersyjny skazaniec był powodem stresu Piłata. Do tego namiestnik pewnie niezbyt dobrze spał poprzedniej nocy. Ale kto by spał, gdy w mieście takie podniecenie, palmy rzucane pod stopy tego niezwykłego przybysza i głośne okrzyki na jego powitanie. Tak, to było zmęczenie, niewyspanie, stres i presja. Dobrze znamy tę łatwość irytacji po nieprzespanej nocy. A stres? To przecież najwierniejszy nasz towarzysz. I my także na skutek różnych czynników, może nieświadomie, ach, na pewno nieświadomie, często tak jak Piłat podejmujemy złe decyzje. I tak jak Piłat nie od razu zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji.